Witajcie mieszkańcy Ornantowic, koledzy, koleżanki, sąsiedzi. Pod koniec tego październikowego, w sumie pięknego wieczoru, polska złota jesień. Pokażę wam, jak wygląda w ogóle u mnie jesień na skraju, to nazywamy trzecim światem Ornantowic. Jest piękna, złota, gdzieś tam widać chyba zachód słońca będzie. No jeszcze bardzo dużo liści jest zielonych na drzewach, w ogóle zauważmy sobie, nie? Ale wyobraźcie sobie, że mamy teraz pod koniec października akcję liść. I ja dostałem 10 worków, tak jak każdy z was. Gdzie 6 wykorzystałem tylko na jedno drzewo. Ja się teraz zastanawiam, nie? Co ja zrobię z tymi liśćmi w połowie listopada, w późniejszym bądź wcześniejszym okresie, kiedy wszystko opadnie, grusza mi opadnie. Mam jeszcze około 30-40 drzew na ogrodzie. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Zadzwoniłem do Urzędu Gminy, to jakiś tam referat tej pani, w ogóle tych ludzi, co śmieci zbierają, gnój wywożą i tak dalej, nie? No i oczywiście ona powiedziała, że już nie będzie następnej akcji liść w naszej gminie, czyli ja się zastanawiam, no co ja mam zrobić z resztą liści, nie? Oczywiście pani uparcie mi powiedziała przez telefon, pani kierownik tego referatu, że ludzie wywożą na PSZOK. Ja się zastanawiam na PSZOK. Ile mieszkańców z gminy Ornantowice jest w pracy, gdzie nie może wywieźć na PSZOK, gdzie są ludzie, którzy są powyżej roku 70, mają po 70-75 lat i dzieci gdzieś daleko mieszkają, rodziny nie mają obok. I co oni mają, na rowerze czy komunikacją tą naszą gminną rozwieźć sobie te śmieci na PSZOK? O ile jeszcze przyjmą, bo może kontener być pełny. No i ja się zapytałem, kto podjął w ogóle decyzję? Na jakiej podstawie podjęliście tą decyzję tej super akcji liść, która jest? No ona powiedziała, że decyzję podjęli, że uważają, że już jest najwyższy czas. No podejrzewam, okej, nie? Jeszcze pozwoliła sobie zaznaczyć ta pani, że u niej w gminie, gdzie ona mieszka, w ogóle nie ma takiej akcji liść. Okej, palicie, wrzucacie do śmieci, wywozicie do lasu. Nie interesuje mnie to, ale pani nie jest przedstawicielem jakiejś tam, nie wiem, gminy w swojej wiosce, czy gdzie pani tam mieszka, tylko pani pracuje tutaj. Ma pani pensję z naszych podatków i zrobiła pani teraz taką zajebistą akcję pokazową. No wyobraźcie sobie, 10 worków po 20 litrów. Przecież równie dobrze te worki możecie dzieciom w szkole rozdawać, żeby sobie pod biurko dały do kosza na śmieci i tam po chipsach po czymś rzucała. No okej, nie? Idąc dalej, zastanawiam się, czy zadać po raz kolejny to samo pytanie. Czy będzie znowu wznowiona ta akcja liść? Nie, w tym roku już nie. No i dobra, ja się jeszcze raz zapytałem, dlaczego ta akcja liść jest tak wcześnie. No kurwa, wyobraźcie sobie, pani mi odpowiedziała, że ona nie jest meteorologiem. Ona nie przewiduje pogody, nie przewiduje, kiedy liście opadną, kiedy będą przymrozki. Ja sobie mówię, kurwa. Przecież my mieszkamy na wsi. Większość ludzi tutaj mieszka całe życie i wiedzą, kiedy liście opadają, kiedy są żółte, błękitne, obsrane, jakiekolwiek. Przyjdzie przymrozek, wszystko jebnie. Kuźwa, pół wsi jest jeszcze na zielono, no to oni nam zrobili akcję liść. Ja teraz proszę wszystkich, którzy może mają to w dupie, może nie mają. Weźcie telefony, zacznijcie dzwonić do nich. Referat ludzi od śmieci. Można napisać oczywiście pismo. Ja na pewno zwrócę się do radnych z propozycją, żeby wznowili tą akcję, bo to nie jest nacisk. No nie okłamujmy się, no są rzeczy, można po prostu popełniać pomyłki. No to jest pomyłka. Faktem, no mamy dobrych radnych, mamy dobrego wójta w mojej ocenie, który jest młody, uczy się, nie zawsze wszystko do końca przemyśli, nie zawsze wszystko do końca może zrobić. No ale w tak podstawowej, głupiej sprawie. Gdzie latają po gminie, sprawdzają, czy my mamy szamba wypompowane w odpowiedni sposób. Gdzie latają po gminie i pierdolą jakieś takie głupoty, nie? To przynajmniej nie róbcie jakichś cyrków z liści, bo liście są piękne. Jeżeli nikt nie będzie chciał się w ogóle jakoś odnieść do tego wszystkiego, oleją to wszystko, to może po prostu najlepiej wziąć. Niech każdy pod koniec listopada wszystkie swoje worki tych liści weźmie i w niedzielę po kościele wszyscy je wyrzucimy pod gminą. I też gmina będzie musiała posprzątać. No ale tak abstrahując i odchodząc od tematu, nie? Ja uważam, że akcja liść w tym roku to jest typowa pokazówka, że oczywiście była przeprowadzona, bo każdy ma samochód i każdy nie chodzi do pracy, żeby zajechać do PSZOK-a i wywieźć. Mam nadzieję, że do lasów nie będziecie wywozić, chociaż w lesie już jest bardzo dużo liści. Ale jednak, jakby to podsumować, no wydaje mi się, że jednak
jednak dali dupy na tej gminie, nie? I myślę, że są osoby, które podzielą moje zdanie. Są osoby oczywiście, które mnie znają i wiedzą, że ja nie lubię takich dziwnych rzeczy. Są ludzie, którzy mogą nie rozumieć tego, że mi się to nie podoba, że ja mam 6 worków pełnych na drzewie, a ja mam jeszcze z 50 worków do załadowania za 2-3 tygodnie. Myślę, że albo coś z tym razem zrobimy, albo po prostu za rok każdy będzie swoje liście palił na polu, tak jak się to kiedyś robiło. Piękny zapach liści był wtedy na wsi. Piękna jesień, no ale nie okłamujmy się. Kuźwa, nie róbmy pokazówek, tylko żeby odklepać, że gmina coś zrobiła. Dziękuję.